A tego pana poznajecie? Pilnuje głównej ulicy Kielc, która nazwana jest jego nazwiskiem, czyli ulicy Sienkiewicza. Dzień dobry. Dzisiaj witam się z Wami bardzo późno, bo mamy już prawie koniec pierwszego dnia tego vlogmasa, czyli vlogmasa z 11 i 12 grudnia. Ale to dlatego, że dzisiaj od rana mam bardzo zły dzień. Rano w ogóle byłam jeszcze u fryzjera i myślałam, że przywitam się z Wami jak wrócę, wiecie, w nowej fryzurze, takiej świeżej, pięknej, ułożonej od fryzjera. Natomiast była taka mgła, że wróciłam do domu z taką szopą, że nic z tego nie zostało. Także teraz wzięłam, ogarnęłam te włosy jeszcze raz, musiałam je wyprostować od nowa. No ale wiadomo, że nie wyglądają już tak dobrze. Mimo wszystko stwierdziłam, że czas się z Wami przywitać. Jest godzina jakoś koło 18, ja za chwilkę muszę wychodzić, ponieważ muszę jeszcze podjechać na chwilę dzisiaj do galerii i zobaczyć jedną kurtkę zimową, bo potrzebuję kurtki zimowej i zamówiłabym ją online, ale chciałam zobaczyć jaki rozmiar i jak w ogóle wygląda, jeżeli będzie. Także muszę podjechać do galerii, a potem muszę jechać na chwilę do siebie do szkoły, zapakować się i przygotować na jutro, ponieważ jutro mój ulubiony dzień tygodnia, czyli sobota, muszę wstać rano i na rano iść na zajęcia. No ale właśnie wolę przygotować się dzień wcześniej, ponieważ tak to bardzo bym się stresowała jutro rano i musiałabym być dużo wcześniej. Także dzisiaj na spokojnie sobie wszystko zrobię, a mamy też takie spotkanie z innymi nauczycielami, z innymi lektorami. Także przy okazji zostanę, tak z godzinkę może posiedzę. No i tyle. Także już teraz tak oficjalnie witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogmasie. I skoro już tu stoję, to otworzymy sobie kalendarz, ten kosmetyczny. Dzisiaj jest 11 grudnia, tak, 11 grudnia, więc mamy znowu coś podłużnego. Pewnie znowu jakaś kredka, pomadka chyba, nie? Wydaje mi się, że coś cieńszego. Zaraz zobaczymy, co tam jest. Kredka jakaś. Kredka do brwi. Okej, dobra, pomaga. Kredka do brwi i jest to kolor ciemny, czyli będzie mi pas chyba ciemny. O, teraz. Kolor wygląda tak, także zobaczymy jutro. Jutro może go użyję. Jak wyglądają moje brwi w ogóle. Czy to jest ten kolor? No nie wiem. Sprawdzimy jutro. Ja znowu paczkomat, ale to już na szczęście jedne z ostatnich prezentów, także niedługo będzie z głowy. Kolejna rzecz, którą podpatrzyłam u Panny Sasny, dlatego ja tak bardzo lubię jej vlogi, bo zawsze tam znajdę coś dla siebie albo jakiś przepis. Tak jak na przykład, nie wiem, chyba z jej pierwszego vlogmasa pastę jajeczną, którą robię do tej pory i uwielbiam. Albo właśnie te roślinne kabanosy. Zaraz będziemy próbować, czy są smaczne. To są szachy, o których ostatnio mówiłam. Przyniosłam od rodziców, pożyczyłam sobie. Muszę tatę zapytać, jaka jest ich historia, to znaczy skąd on je ma, ile one mają lat i tak dalej, ale jak zaraz zobaczycie, to jest taki naprawdę old school. No właściwie to niemalże jak w Gambicie Królowej. Także na dzisiaj wieczorem chyba nie zagramy, bo akurat mamy oboje zajęty wieczór. Ale jutro może sobie siądziemy i rozegramy partię szachów. Piękne są, naprawdę.
wracam z pracy, a tu tyle prezentów pod choinką. Jestem w szoku, jak Ka ładnie je zapakował. Po prostu ja tak ładnie nie pakuję jak on. Już wiemy, kto od dzisiaj będzie w tym domu pakował prezenty. Będziemy już kończyć tego vloga dzisiejszego, ale zanim skończymy, to jeszcze musimy otworzyć ten kalendarz. I dzisiaj jest 12 grudnia, tak więc wyciągamy 12 i za moment wracam z tym, co jest tam w środku. A w środku pudełeczka jest coś, na co czekałam i co na pewno mi się przyda, ponieważ jest to baza do cieni do powiek, której ja nie miałam, a mam dużo takich cieni, które mają brokat w sobie i po prostu, no wiadomo, żeby ten brokat się lepiej przykleił do oka, dobrze jest użyć właśnie jakiejś bazy, w ogóle żeby cień się lepiej trzymał, tak więc to jest właśnie to, ups, to jest taki primer do powiek, do cieni do powiek, także super. To jest naprawdę bardzo trafione, równie trafione jak żel do brwi, także na pewno będę używać. I to tyle na dziś. Bardzo Wam dziękuję, że tutaj ze mną jesteście, że komentujecie, że wspieracie. Widzimy się już za 2 dni w kolejnym vlogmasie. Mogę już zapowiedzieć, że to będzie vlogmas, w którym pojawi się taki mini book haul, ponieważ jutro jest 13 grudnia, a 13 grudnia to są moje urodziny i spodziewam się kilku książek. Zresztą mogliście widzieć dzisiaj zapakowane prezenty pod choinką, tak więc na pewno Wam pokażę właśnie te książki, które dostałam jako prezent. No, także taka mała zapowiedź, że na pewno będzie bardziej książkowo w kolejnym vlogu. Do zobaczenia. Cześć!